Cześć kochani, witam Was serdecznie. Mamy wtorek 2 grudnia i wybieram się dzisiaj do Nottingham w wizycie do Agnieszki. W planach mamy iść na kawę, trochę pogadać, poplotkować, przejść się po rynku po Nottingham oraz zajść do sklepu Maka. Także dzisiaj zabieram Was ze sobą i mam nadzieję, że mile spędzimy razem czas. Do usłyszenia później. No już jestem w Nottingham, w sumie jest już godzina pierwsza, za chwilę będę się zbierać do domu. Strasznie mi fajnie czas zleciał z Agnieszką, która jest dzisiaj panią operatorką. Tutaj mam 2 kilo maka, a tak naprawdę tylko 2 rzeczy. Całą resztę to mam takie super rzeczy, właśnie Agnieszka mi sprezentowała. Mikołaja mi zrobiła, wszystko wam później na pewno pokażę w osobnym filmiku. I teraz się jeszcze przejdziemy i pokażemy Wam, jak pięknie Nottingham jest udekorowany na święta i następnym razem czekam na Agnieszkę u mnie. Pokażemy lotnisko. Chciałam powiedzieć. Normalnie jest pusto, co nie? Wiesz co, tak. Normalnie jest pusto, ale tym mamy tutaj taką dziką plażę. Dziką plażę? Tak nam rozkładają plażę, wiesz, taki wielki basen i rozsypują piasek, nie? Aha. Masz jakie fajne karuzele zarąbiste. Nie chcesz się przyjechać? Nie, dziękuję. Nie lubisz na konika? Na batmana. Na konika. Ja lubię. Na konika? No. No. Nie, na kubuka. Ale śnieg przykleję. Chyba. Chcesz zjeść śnieg? Zjedzmy. To się wytnie. Wow, wow. Uwaga, stopień. To ty masz obcasy, nie? Jezu, wygrzmociłam kiedyś tak w tych butach, że daję spokój. Wygrać ci maskotkę? A masz cela? Dobrego? W moim wzroku nie za bardzo. No, w sumie racja. Ty mnie nie widzisz? No nie, to z czarnego. Ania mnie tylko słyszy, ona mnie nie widzi. Pięknie. Z tyłu żurawie w tle. Nie będziemy ich pokazywać. Nutella. Banan. Patrz, jaka wielka w ogóle, nie? Przez noc bym ją zjadła. No co ty gadasz? Wstawać? Nie lubisz od nocy na słodkie wstawać? Nie. Nie zdoszy. Tu gdzieś grzane wino sprzedają. Ale myślę, że to niewskazane o tej porze dnia. No czemu? Już jest po południu. No tak, po 12 jest po 12 można pić. Już można, no. Fajnie. No i to tyle świątecznego jarmarku. Pięknie. Bym powiedziała. Chodź, pokażę ci mojego Primarka. Pokażę ci Primarka. Jakby nie widziała, jakby nie no miała nie u siebie. No w Nottingham jeszcze nie widziałam Primarka. A jest, już widzę. Primani. I powiem ci, że płaci. A co to jest to? To jest młynek na chyba. To? No. Kurczę, wiesz, że nie wiem wydać karuzela. Kudkę. Krówki. Krówki? No. Kudkę, czy jak to się tam czyta, to są krówki. Jakie ciepło, fajne do domu się, nie? O, nakręcimy. Gift for the soul. Fajne, no. Nie wiem, czy cokolwiek będzie widać. Po lewej, aha. Po lewej. Ale słodkie. Patrz, serduszka, słoneczki. Jakiś borsuk, kumaj go. O, o te
jelenie to mi się podobają. Ty takie trofea no. Na ścianę, nie? Samo, będziesz sama upolowała w Nottingham. No. Następnym razem pójdziemy na zamek, bo nie chyba właśnie. No spoko. Niedaleko jest, ale... O ile mnie zaprosisz jeszcze? Muszę się zastanowić. Zastanów się. Okay. Wyślę ci ten, zaproszę ten, maila, wyślę mi na maila. Bardzo. Ty, ja myślałam, że to jakaś karuzela, to kurczę, żart. No się widzisz, to też mówiłam, że nie tylko ja. No, a czy to nie było mylące? Wiesz co, dla mnie jest daleko skoro tak samo. Jak to jest jakieś napoje, to jest tam czekolada, widzisz? Aha. Czekolada, wino grzane. O! Jakie to jest bajki? Nie wiem, panda, pan... Ej, ej, wszystko by się zgadzało. Panda, panda. Okej. Zbiera kasa. Panda, panda. O, bombki. Ale to fajnie wygląda. Wilkinsonie są fajniejsze. To jak w Niemczech wszystko wygląda, nie? Na tych jadomarach jak to. Tu Jewelery. To teraz ten, made in eBay, kun 20, a tutaj 5,99. Nie, to raczej... Ania, popatrz, obrączki. Nie, już mam kupione. Nie, nie chcesz? Nie, nie, nie. Takie rosyjskie troszkę. O, Ann Summers. To by kto chciał ten... Na Batmana się przebrać. Na Batmana. Tajemnicze nie wiedzą, o co chodzi. A tam jaki ten. Ty, no. Gwiezdne wojny? Coś w tym stylu. Jacket potato, jakby kto lubiał. Odrobił wyda. Własnoręcznie zbierane. Dobra, musimy to teraz w prawo skręcić. Teraz niestety odprowadzamy Anię na dworzec. A to się jeszcze wieczorem świeci, też fajnie wygląda. No, o, tu mamy Zara. Tak wygląda dzień pani, dobry, do której przyjechałam. Dzień dobry. Niezła dupa, nie? Chyba się zaczerwieniłam. Oj, przestań. Fajnie było? Było bardzo fajnie. Fajnie. Niestety zbyt szybko mi zleciało. No ale tak to jest, jak się ma dzieci w szkole, nie? No, jeszcze niestety. Nie wiesz. Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. Może kiedyś się dowiem. Nie wiadomo. Pan nas poderwał. Słyszałaś to? Tak, nie. No ale nie, że jesteśmy great ladies. No raczej. Dobra. No, raczej. No patrz, nie, dary losu, 2 kilo darów losu. Też mam dużo darów losu, podzielę tak, się tak. Moimi darami losu na swoim blogu. Tak. Nie, Ania, mam nadzieję, że ci link below. Ej, no zawsze wrzucam, nie? Ania bardzo mnie wspiera, za co bardzo jej dziękuję. No. Bo my jesteśmy z podobnego regionu w ogóle. Tak, i chodzimy obie na pole. Nie na tak, górę. Tak. Idziemy na, byłyśmy na polu. Tak, byłyśmy na polu. W Polach mieszkamy. Tak. Ale fajnie było. Ogólnie nie wiem, to było nasze pierwsze spotkanie, w ogóle ja tego nie czuję. Ja też, czuję się, jakbym do koleżanki przyjechała. Jak spotkałyśmy się za nią na dworcu, nie jesteśmy na zbyt dużym zoomie? Kochani, jak widzicie, ja już wróciłam do domu. Nie udało się nam niestety nagrać żadnego zakończenia tego vloga z Agnieszką, ponieważ po prostu wpadłam do pociągu, ledwo na niego zdążyłam. Ale tak na samo zakończenie chciałam Wam pokazać właśnie, co ze sobą przywiozłam z tej wycieczki. I byłam, tak jak już Wam pokazywałam, byłam z Agnieszką w Maku i kupiłam sobie dwie rzeczy, już coś na co... Naprawdę od dawna miałam ochotę, czyli ten pędzel z Maka 217, który już na pewno doskonale znacie. Co się tylko żeśmy śmiały, zauważyłyśmy, że na pędzlu z boku jest wytłoczony napis Japan, którego tutaj na pewno nie będzie widać, ale uwierzcie mi na słowo, czyli mój pędzel to Japończyk. Cena tego pędzla, to już Wam powiem? Nie powiem. Gdzieś tam rachunek mam schowany, ale cena to był chyba około 18 funtów i wybrałam sobie jeszcze puder z Maka. To jest puder, o którym wcześniej nie słyszałam, nikt go przynajmniej nie pokazywał, kogo ja oglądam. To jest Studio Karen Blend, jakoś tak. I ja w sumie wybrała mi konsultantka, dosyć nie miała konsultantka, no ale trudno się mówi. To jest puder w odcieniu Light Plus. Właśnie jeszcze może Wam pokażę, jak wygląda kolor, czyli dosyć jasny. Mam nadzieję, że będzie się fajniej spisywał. Na pewno dam wam znać. Także moje zakupy z Maka. Wiem, że w sumie zapłaciłam 38 funtów, czyli pewnie ten puder kosztował 20. I teraz pokażę Wam coś
co waży chyba za 2 kilo, czyli mój prezent od Agnieszki. Zdecydowanie przesadziła się z tego za dużo, ale mam nadzieję, że te rzeczy, które ja Ci przywiozłam, się u Ciebie fajnie sprawdzą i że będą Ci służyć i że będziesz po prostu z nich korzystać. I coś, co Agnieszka, o co już tu nie prosiłam, wydrukowała mi takie face chat, jeśli dobrze mówię teraz, czyli to są takie mapki po prostu, na których możemy sobie ćwiczyć makijaże. To jest taki z jednym okiem otwartym i z drugim zamknięty, a tutaj z takimi otwartymi oczami. Bardzo chciałam kiedyś właśnie coś takiego sobie wydrukować, ale cały czas zapominałam. Kolejna rzecz, czy to coś, czego jestem bardzo zadowolona, to taki zestaw właśnie Matrix do włosów. To jest do włosów, które chroni włosy przed obróbką termiczną, chciałam powiedzieć, przed po prostu prostowaniem, suszarką i tak dalej. Także taki zestaw od Agnieszki, jest ona fryzjerką, także ma fajne dojście do tych kosmetyków. Także na pewno będę próbować, cieszę się, że mogę coś takiego wypróbować. Kolejna rzecz to jest Butter London, myślę, że tutaj fajnie to widać, taki lakier do paznokci, czy to ma jakiś numerek? Slapper to się nazywa, także wiem, że te lakiery są bardzo drogie. Kolor mi się mega podoba, taka butelkowa zieleń, przełamana trochę, coś niebieskie wpadające, także super jestem zadowolona. Kolejne takie rzeczy lakierowe, to są takie miniaturki, takiego lakier i ten taki kawior do paznokci, to się nazywa Ciate, nie wiem po francusku, ale coś takiego, takie miniaturki lakierów. Agnieszka zaszalała i dała mi 3 paczki takich granulek zapachowych. Ja te granulki już miałam w zeszłym roku, mam teraz strasznie nos zatkany, ale i tak czuję ten zapach. Tutaj pierwsze te granulki to jest cynamon i pomarańcza, jabłko i cynamon oraz anioł stróż. I o ile te pamiętam, te miałam w zeszłym roku, mi się bardzo podobały, to też Agnieszka mówiła, że to są ulubione granulki. Także się cieszę, że znowu mogę do nich wrócić. Dostałam też coś, co bardzo lubię, czyli żel antybakteryjny z Bath & Body Works. Tutaj jest o zapachu vanilla cupcake. Także się cieszę, bo mój mi się już kończy. Dostałam też od Agnieszki takie płatki kolagenowe pod oczy. Ja też jej wsadziłam 2 paczki takich płatków. Także wymieniłyśmy się tym samym. Coś, co mi się bardzo spodobało, a czego nie widziałam wcześniej w drogerii, przynajmniej nie zwróciłam na to uwagi, to mousse color 8 godzin z Rimmel, czyli to jest taki po prostu cień w formie musu w przepięknym fioletowym kolorze, po prostu fiolet, myślę, że to możecie zobaczyć nawet, fiolet idealny. Jestem bardzo ciekawa, ten cień będzie się sprawdzał. Agnieszka mówiła, że fajnie się sprawdza, że się bardzo długo trzyma, także będę próbować. To jest jeszcze numerek 013 Galaxy. I tutaj dalej bilety, próbki też mi Agnieszka wsadziła z Vichy, kilka próbek, dwa takie fajne skraby. Tutaj pierwszy to jest truskawkowy, a drugi to jest zielona herbata, także tutaj jestem ciekawa, jak się będą sprawdzać, ponieważ tutaj już w opakowaniu czuć, że są takie naprawdę fajne, też ona już używała, mówiła, że się fajnie sprawdzają, także będę się dzisiaj skrabować. I tutaj jeszcze Agnieszka jest fryzjerką i wsadziła mi tutaj długopisy od siebie z firmy z nazwą jej salonu, także fajnie, długopisów nigdy nie za mało i coś po prostu, co wygląda prześwietnie, to jest taki, jak możecie zobaczyć, taki pojemniczek, w którym mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć pojemniczków. Każdy tutaj po kolei można odkręcać, o, wam tak pokażę. I tutaj numerkami Agnieszka mi po prostu napisała, co mi za próbki wsadziła. I tutaj od góry mam właśnie, jak to się nazywa, pigment z Barium. Tutaj też jest 2, to też jest pigment z Barium. 3 to jest pigment MAC Vanilla. 4 i 5 to są Prime Potion z Urban Decay. Także cieszę się, bo te próbki są naprawdę spore. Też fajnie to wygląda, będę miała wszystko w jednym miejscu. I jeszcze powiem wam, że jestem tak mile zaskoczona całą tą wizytą. Strasznie szybko nam czas leciał, świetnie nam się gadało. Brakło nam czasu. No w ogóle nawet nie wiem, kiedy już była godzina pierwsza i trzeba było powoli się zbierać na pociąg, ale na pewno zaproszę Agnieszkę do siebie tylko wtedy, kiedy będzie ona na to miała trochę czasu i będzie mogła się do mnie wybrać. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze trochę dłuższa wizyta niż tylko te 2 godziny. Także z tego miejsca jeszcze raz Ci, kochana, dziękuję za mile spędzony czas, bo naprawdę bardzo fajnie i mam nadzieję, że się już niedługo zobaczymy. I mam nadzieję również, że Wam się podobał ten vlog, że spędziłyście miłe popołudnie ze mną. I co, ja teraz zabieram się za swoje domowe obowiązki. Także kończę, dziękuję, pozdrawiam serdecznie, pa!